Dzień dobry kochani, w siódmym odcinku z serii Like a Boss. Dzisiaj przyswoimy zwroty przydatne przy organizowaniu spotkań. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli lekcja się Wam spodoba, a my przechodzimy do pierwszego z dwóch paneli. Can we arrange an appointment? Czy możemy umówić spotkanie? I'll just check my diary. Sprawdzę tylko swój harmonogram. Would Monday suit you? Czy poniedziałek by ci odpowiadał? No, I won't be able to make Monday. Obawiam się, że nie dam rady w poniedziałek. How about Wednesday? Co powiesz na środę? Wednesday is fine. Środa jest w porządku. Great, see you on Wednesday then. Świetnie, a więc do zobaczenia w środę. Talk to you soon. Thanks for calling. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce? Dzięki za telefon. Can we leave it open for the time being? Czy możemy do tego wrócić później? I'll get back to you. Odezwę się do ciebie później. I panel numer dwa. I can't make it to the meeting on Tuesday. Nie dam rady przyjść na spotkanie we wtorek. My apologies. I need to cancel. Przepraszam, muszę odwołać. I'm really sorry. I've had a very busy week and I have double booked myself. Bardzo przepraszam. Mam pracowity tydzień i zaplanowałem, zaplanowałam dwie rzeczy na tę samą godzinę, ten sam termin. I'm so sorry for the late notice, but I need to cancel. Bardzo przepraszam za późne powiadomienie, ale muszę odwołać. Something has come up and I need to reschedule. Coś mi wypadło i muszę przełożyć. I'm very sorry, but I can't make our meeting this afternoon. Can we reschedule to Friday? Bardzo przepraszam, ale nie dam rady przyjść na nasze spotkanie dziś po południu. Czy możemy je przełożyć na piątek? I tyle na dzisiaj. Uczestnicy wyzwania mają już na swoich skrzynkach e-mail materiały PDF, to jest ściągawki i ćwiczenia, a ja się na dzisiaj żegnam. Dzięki serdeczne za uwagę i słyszymy się jutro.